Ej, wreszcie takie warunki, na jakie czekałem. Nie wieje, nie pada, ciepło się zrobiło, śniegu praktycznie nie ma. Idealnie. Czas na drona wreszcie. Siemanko, witam Was w moim programie Tu się kręci i dzisiaj jesteśmy w Pawianicach, więc niedaleko Łodzi i będziemy właśnie nagrywali dzisiaj latanie dronem. Już troszeczkę polataliśmy, naprawdę jest fajna pogoda, jest ładnie, jestem tutaj dzisiaj z Piotrkiem. Piotr już dzisiaj ze mną jest, który mi pomaga, trochę mnie filmuje, trochę mnie nagrywa, ale oczywiście najważniejsze jest to, jak to będzie wyglądało właśnie z tego drona. Dron już jest przygotowany, jedna bateria już mi zeszła co prawda. Ale będzie spoko. Słuchajcie, dlatego nie będziemy robić takiej normalnej recenzji lotu, nie będę Wam pokazywał wszystkich funkcji i tak dalej. Chyba, że będziecie chcieli, to dajcie mi znać, wtedy nagramy taki odcinek. Ponieważ w większości każdy z Was już pewnie widział gdzieś to na YouTubie. Po co po 50 pierdylian razy powtarzać to samo. Zrobimy troszeczkę inaczej, po prostu będzie więcej biroli w tym odcinku, więcej takich ujęć filmowych, a mniej takiego po prostu, że tak powiem brzydko, pieprzenia głupot. Więc jedziemy razem z Piotrkiem, będziemy tutaj nagrywali. Nawet nie wiem, co powiedzieć teraz. Dobra, okej, okay, bez sensu. Pierwszy teraz głupoty. Jedziemy z tym.
A, słuchajcie, polatane, ja polatałem dronem, Piotrek porobił ujęcia, birolki pokręcił aparatem, pokręcił głównie mnie, żeby było coś fajnego, coś można było wrzucić. Oprócz samych filmów z drona, no bo ile można patrzeć na ujęcia z drona. Chociaż czasami można dużo, bo są niektóre są naprawdę fajne, niektórzy robią naprawdę fajne filmy, ale ja na razie się uczę, więc akurat tutaj są dosyć trudne warunki, bo jest dużo drzew, więc nie można zbyt nisko zlatywać. Ja jeszcze nie mam opanowanego tego lotu na tyle, żeby tak spokojnie sobie latać między drzewami. Zresztą myślę, że sporo osób nie ma takich aż umiejętności. Lepiej nie ryzykować. Zresztą były 2 albo 3 momenty, nie? Blisko było. Blisko było, żebym zawadził o te drzewa i mogło się to skończyć dosyć nieprzyjemnie. Dlatego polataliśmy dosyć wysoko, ale fajne ujęcia, jeziora. No i co, idziemy do domu, idziemy do samochodu, idziemy do domu, bo już trochę się zwaliliśmy. Trzeba to wszystko poskładać. Trzeba to wszystko poskładać do kupy, to co się nagrało dokładnie. I idziemy się za chwilę.